Halo, witam. Jestem Marcisa, wy jesteście we... O. To się już zaczyna. To się już zaczęło, tylko dlaczego to się nie chce na pełne okno zrobić? Panie Borderless Gaming. Apply. Ja to za każdym razem będę musiał aplajować? Trochę smutno, ale działa! Halo, witam, jestem Arcisowy, jesteście wy, a widzicie co jest na środku ekranu, chyba nie muszę tego mówić, co nie, to jest Kaol, tajemnica wulkanu, czyli trzecia część Kangurka Kaol, jako że niedawno zostało wypuszczone demo kolejnej części, może je przejdziemy za jakiś czas, ale to może za jakiś czas. W tym momencie zostaje nam ostatnia. Są jeszcze jakieś poboczne gierki, ale one mnie nie obchodzą. I was pewnie też. I zgubiłem wątek. Trzecie KO. Jako, że skończyło się Nightmares from the Deep. Chciałem jako kolejną grę... Może zróbmy to trochę ciszej? Efekty na pewno ciszej, muzykę trochę głośniej. Akceptuj. I głośność jest tak fest. A niektórzy by powiedzieli, że tak nawet w miarę. Więc tak zostawimy. A, jeszcze chciałem zmienić sobie ramuszkę. Nie pomyślałem, a zrobiłbym taką specjalną ramkę, taką właśnie w kolorach loga, tak jak zawsze miniaturki robię swoją drogą, zrobiłem. W miarę miniaturkę jak na moje zdolności, a moje zdolności polegają na tym, że nie mam żadnego tabletu graficznego, bo jestem sknerą, więc nie mam jakichś specjalnych zdolności. Mam pomarańcowe? Powinienem mieć pomarańcowe. Jest pomarańcowe. O! Szczyt zdolności. Chociaż niektórzy by powiedzieli, że szczyt wszystkiego. To jest ramka do Skubiego Dół, którego też w sumie chciałem nagrać, ale zapomniałem. Mogę zmienić kolor napisu? Niech będzie. Okej. Może zacznijmy grę. Niech się zacznie. Szukałem płyty, a potem sobie przypomniałem, że przecież ja kupiłem na Google wszystkie części. Zamontował w samolocie nowy silnik. Mówię ci, to będzie czad. Mam dobry klimacik na testowanie. Nie będę sprawdzał, czy jest wszystko git. Przelecisz kolejno przez wszystkie chmurki i zobaczymy, czy jest ok. Na radarze zobaczysz, gdzie jest kolejna chmurka. Sterowanko czaisz? Całka lewa to w lewo, prawa to w prawo. A teraz najlepsze zio. Dajesz strzałkę w dół, a ten leci do góry. Dajesz strzałkę do góry, a ten opada. Niezła jazda, ale się można przyzwyczaić. Zabawne, bo gra mi praktycznie czyta w myślach. Nie lubię odwróconego sterowania. Chociaż w sumie tutaj to aż tak głupio na mój łeb nie działa. A, przelecenie przez... Kuencjo przywraca... zeruje nam czas. Okej. Okay. Widzicie, gra nas wpuszcza z buta do gameplaya. Okej. Okay. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Dwójka w sumie też miała gdzieś wprowadzenie. Od razu zaczynaliśmy na statku Huntara. Muzyka się skończyła? Muzyka się skończyła. Było tak cool. O, wraca. Przejdźmy nad wulkanem.
co troszeczkę jest alorowe, bo zaraz się dowiecie dlaczego. Jakby był guzik do zrobienia nawrotu. Ezu, ale czuć, że to jest muzyka od twórców muzyki do jedynki. Ma troszeczkę inny klimat, ale brzmi jak te pierwsze levelki. Jak ja kocham muzykę z pierwszych levelów pierwszego Kangur Kakao, ażbym go sobie przeszedł jeszcze raz. Może za jakiś czas na streamie, na którego bym chętnie zaprosił wszystkich. Więc czujcie się zaproszeni. Kiedy taki się odbędzie, nie mam pojęcia. Sporo tego. Ty paskoles! Ładnie ci to poszło. Teraz może luchniemy sobie, co jest w wulkanie. Nigdy nie widziałem. Przeleć nad kraterem. Dokładnie, przelecieliśmy dwa razy, ale o tym nie myślcie. Nie zapiąłem pasów! Właśnie. Ten pelikan był w poprzedniej części, co nie? On wtedy nie był aż taki odlotowy młodzieżowy, co nie? Takie odlotowe młodzieżowe powiedzonka w grach robią się fajne dopiero po 10 latach, kiedy to już staje się takie super retro. Przestraszyłem się. Ej, Kao w tej części ma... Używamy myszki? Nie. Kao w tej części ma... trochę... osobowość Kao z Kaopeya. Jak się obraca kamerę? Jedna rzecz mi bardzo nie pasuje. Spacją skaczemy. Ja bym sobie troszeczkę przestawił sterowanie, najlepiej na takie typowo japońskie. Jak niektórzy by powiedzieli. Właśnie, co tu się dzieje? Ej. Ja może na padzie zagram. Coś jest nie tak, to nie jest mój pad. Wygląda na to, że... oj, chyba nie pogram na padzie. Coś jest nie tak z Dead Zone'em. Skręcanie... skosy nie dochodzą do końca w grze. Więc prosto jak biegniemy, to jest jeszcze spoko. O nie, na boki też jest coś nie tak. Chyba nie ma co grać na padzie. Sodo, ej. To było zrobione pod pada, ale najpierw ogarnę jak naprawić. Przestraszyłem się. Najpierw spróbuję ogarnąć jak to naprawić. Dobra, ustawmy sobie sterowanko na klawiaturze. Tak jak mówiłem, takie typowo japońskie, czyli skok pod Z, atak pod X, drugi atak pod C, rozglądanie, akcje i rzut może zostawimy tak jak są. Są dość blisko. Ok, kamera się rusza numpadem. Zapiszmy grę na pierwszym. O, mamy 0 zapisu. Ale 9 zebranych. Co to są? Ok, czyli X-em się bijemy. C robimy przewrót. I Z-ką skaczemy. Altem ustawiamy sobie kamerę w trybie Dark Soulsowym. Kontrolem się rzuca i nie pamiętam co się robiło shiftem. Czy to było jako akcja, tak? To fajnie. Patrzcie, Polaki! Husaria! O, można dupnąć. Ale mamy jeszcze za małe dupsko, żeby rozwalić...
cokolwiek tutaj nam blokuje, deski jakieś. Brakuje nam takich z 4 kubełków w KFC i no, dupskiem będziemy rozwalać takie rzeczy. Nie pamiętam tego, ale patrzcie, husaria, hura Polacy. Matko bosko. Zacznijmy może od pozbierania rzeczy tutaj. Dwójny skok mamy na początku, świetnie. Zbierzmy wszystkie te oczywiste znajdźki. A potem dopiero zostawmy zbieranie tych ukrytych bardziej. Widzę, że jest 100 tych monetek na mapę. To nie są monety, ale nazwijmy to monetami. A. To nie jest on. Jak to się stało, że Lotek wpadł do wulkanu? Czy zachowaliście wszystkie środki ostrożności? Jak widać, nie. Żadne. Karygodne. Chyba najwyższy czas porozmawiać z kapłanem. Poprosimy Bozie o rozgrzeszenie. W sumie czemu nie? Zobacz, tutaj jest... Tak można centrować kamerę, nie muszę używać alta. Tutaj jest szyld mechanika. A co jest pod szyldem Polaka? Lotek? Dlatego on taki czadowy jest. No... Wszystko jasne, ty kto jesteś? Lotek zaginął. Jakieś potworne potwory powychodziły i sieją zamęt. Rozmawiałeś już z kapłanem, on jest łebski gość, coś wykombinuje. Ezu. No po prostu pelikany są takie wyluzowane. Nie żeby mi to przeszkadzało, w sumie to nawet zabawne. A. Flaga Polski jest na wiosce. Bo wiecie, pingwiny i pelikany to takie bardzo polskie zwierzęta. A to w sumie co nie aż takie głupie, bo w końcu przecież pamiętajmy, że w Australii jest góra Kościuszki, co nie? Dobrze pamiętam, to w Australii było chyba tak. No, w Australii jest góra Kościuszki, no to jakieś Polaki tam były. Kościuszko. No, to Australia, czyli kangurury są, polskie zwierzęta. Co następne, pelikany, no to co mieliśmy te... Znaczy to nie były polskie kolonie, Królandia nie była czy konkretnie polską, ale no tak pośrednio. No to pelikany też się liczą, o jest kapłan. Mam 40 tego śmiecia, zbierzmy jeszcze trochę, bo tam widzę 2. Zaraz się rozejrzymy. Widzicie jakieś świecące barachło? Ja nie. To starczy. Ciekawym jestem, do czego to właściwie nam służy. Ładnie, ładnie. Co to będzie? Co się z nami stanie? Lotek zginął. Jakieś straszydła powychodziły z wulkanu. Oj, mo. Witaj. Miło cię znów widzieć. Choć w sumie, to czy tu jesteś pierwszy raz? Czy my się znamy? A, to ty. Mieliśmy rozmawiać o młotku. Znaczy się, Lotku. Więc z tego, co pamiętam, to znaczy, od małego Lotka jest niezły młotek, więc... wypadek miał. Straszna sprawa. Ale do rzeczy. Kolega kangur nie ma czasu na pogawędki. A, trzeba mu pomóc. Musimy go uratować. Zastanówmy się. Już wiem. Tu zaraz za mną jest przejście do wnętrza wulkanu. Dawno nieużywane. Otwarcie bramy to już prosta sprawa. Trzeba tylko zdobyć 4 artefakty rozrzucone to tu, to tam, jeśli dobrze pamiętam. Zdolny jesteś, poradzisz sobie. Dla mojej pewności przejdziesz kilka testów. Udaj się na plac treningowy i wróć ze świetlikiem. Ej, podoba mi się ten kapłan. Jest taki, no... taki neurotyczny. Tutaj ma... wzgórkę i zaczyna gadać z prędkością karabinu maszynowego. Chwilę potem mu zjeżdża i zaczyna tak powoli, melancholijnie. Jeszcze ten dżewik na jego głowie, który wygląda trochę jak ten bogu z...
tego, no. Aby podskoczyć, naciśnij sko. Aby podskoczyć, naciśnij sko. Skrasza Bandicoota, ten maskowy bogu. Okej, czy umiemy skakać? Nie powiedział, że posiadamy zdolność double jumpa. Aby podskoczyć wyżej, naciśnij skok dwa razy. Naciskaj wielokrotnie atak jeden i rozbijaj beczki. Jakie bystre. Jest tutaj coś do zebrania? Jakieś ukryte śmiecidełko? Chyba nie. Mogę je rozwalić, tak? Mogę. Patrz, jakie fajne polskie onomatopeje. Okay, zbieramy takie czerwone cośki, żeby... Nie mam pojęcia w takim razie, do czego są te monety. Teraz musisz przeskoczyć na drugą stronę i jednocześnie rozbić beczki. Naciśnij skok, a potem atak jeden. Nie zapomnij trzymać strzałki do przodu, żeby maksymalnie wydłużyć skok. O, bystry. Co się stanie, jak spadnę na dół? Oj, będzie uważenia. Przecież nie, tutaj jest powrót. O nie, numpad jest odwrócony, muszę go odwrócić. Chociaż bym to przestawił na A i D. To by nie było głupie. No to to zróbmy. Czemu by nie? Lewo na D i prawo na A. To bym w takim razie jeszcze wziął sobie... Gdzie tu jest wycentralizowanie kamery? A powrót kamery jest na dwójce. No to teraz będzie na S. Już było niepotrzebne, bo mam ten guzik. Pod S-kę mógłbym postawić coś innego. Nieważne. Pac. No te iskierki są do zbierania punktów życia, których mamy kilka. Jakim guzikiem się to wywołuje? Tabem? Shiftem? Enterem? Escape'em? Nie. Nie mam pojęcia. Naciśnij atak 2, żeby się szybko przemieścić. Zium. Jak ziumnął. Podskocz pod pajęczyną. Złapiesz się jej automatycznie. Mi się nie podoba, że tutaj są jakieś pajęczyny. Dam sobie z tym na razie spokój, bo tu widzę do zebrania śmieci. Oj, to był dobry pomysł. Mogę teraz zrobić tak. Za pomocą A i D. Oczywiście poruszając się na strzałkach. Jest to coś jeszcze? Chyba nie. Czyli mogę bez problemu wracać. Nie słychać za bardzo klikania, co nie powinno być. Mikrofon jest wyciszony od spodu z pianką. Tak. Ojeżu. Ojoj. Ojoj. Nie fajnie. O, złapał się. Uf. Ale musiała się wyczerpać animacja podskakiwania, musiał zacząć spadać. Naciśnij skok, żeby puścić się pajęczyny. Więc prawie się puściłem niechcący. O, poszło. Jest w tym lekka sztywność. Ale do przeżycia. Nie złapię się. Widzisz ten blok skalny z uchwytami? Możesz go chwycić używając przycisku akcji? A następnie pchać lub ciągnąć. Po drabinie wejdziesz używając skoku. No to jak w tym, jak w Solo Riverze. Którego nigdy nie nagrałem. Nie ma takiej serii na kanale. Naprawdę, na pewno. Ona kiedyś była, ale no, nagrałem ją w wersji ruskiej. W
sumie mógłbym ją zostawić otwartą dla takiego archiwum. Nie jestem pewien, czy gdziekolwiek na YouTubach jest pełen zbiór cutscenek z Legacy of Kain Soul River. Z ruskim dubem. Trochę krzywo, ale jak to mówią, krzywo też jest prosto. Naciskając skok, a potem atak 2, możesz rozbić rzeczy, które znajdują się pod tobą. Czyli mogę dupnąć. O ej, ale zmajstrowane. Świeczki. Zbierz dynamit, rzucaj, używając rzut. Naciskając przycisk akcji, możesz automatycznie wybierać cel i przemieszczać się dookoła niego w lewo lub w prawo. Wiem, co zrobię. Przestawię sterowanie, wracamy i teraz tak, centrowanie kamery ustawię na num 5, ponieważ jest mi niepotrzebne za bardzo i przestawię akcję na S. Rzut niech zostanie tam, gdzie jest. W takim razie mogę robić tak. I strzelam, że za pomocą AID mógłbym zmieniać cele? Chyba nie. A co tutaj się zaschowało? Nie mam pojęcia właściwie, do czego są te monetki. Schowany jest w roślinie. Użyj atak 1, żeby go obudzić. Ej. Bogdan. Obudka. O, brawo! Wracaj z powrotem do wioski. Świetlik podąży za tobą. Bogdan końcowy odjeżdża. Zium. Ja bym tam wrócił, bo wydaje mi się, że tam była jakaś odnoga. Przynajmniej się rozejrzę w ten sposób. Chyba była jakaś odnoga. Podejdę jeszcze kawałek. Zabawna rzecz, którą pewnie każdy już zauważył, jest... A, to jest tam odnoga. No to nie ma odnogi. Jest w tej grze system dobowy, który jest dość, no, też neurotyczny, bo dzień zajmuje jakieś parę minut. Okej, oto mamy świetlika. Brawo! Udało się! Pokonałeś złe moce dzięki tobie i twojej odwadze. Wioska jest uratowana! Co ja mówię? Cała planeta! Jak zwykle przesadzasz. Przecież to jest dopiero początek podróży. O, przepraszam. Chyba się pospieszyłem. Zatem, mój drogi, aby zdobyć pierwszy artefakt Ziemi, musisz odwiedzić Ogrody Życia. Pamiętaj o zbieraniu duszków lasu. Będą nam bardzo potrzebne. Bez nich nie będziemy mieli wystarczającej mocy, aby wykorzystać artefakty. Wystarczającą ilość uzyskasz, kiedy na ekranie zielony pasek wypełni całą przestrzeń dookoła poszukiwanego artefaktu. No widzisz, czasem potrafisz coś konkretnie powiedzieć. No, ciągle muszę go pilnować. Czyli muszę mieć ten pełen paseczek, żeby zebrać artefakt, tak? Okej. Chyba okej. Nadal tego nie za bardzo rozumiem, ale no tutaj się może zatrzymamy i dalej ruszymy w kolejnym odcinku, gdyż ten jest wystarczająco długi. Jeżu, jaki ten Kao ma drip! Czekajcie, bo on jest zbyt modny. Ja też muszę być taki modny. No, w takim razie tutaj możemy się pożegnać, patrzcie. No, opaść, jak się wkurzył. O, że jestem od niego modniejszy. I co, Kao?
Tylko ten napis Pringlesów zakrył, by było lepiej. Ale nieważne. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie like, jeżeli tak, zobaczymy w kolejnych odcinkach. Kao i Kao 3, tajemnica wulkanu. Czy on ma dynamit w kieszeni? Matko Bosko, jaki hardkorowy ten Kangur. Mógłbym na to patrzeć godzinami, ale tego nie zrobię. Kochane dzieci Boże, siema.